Trenuję freestyle football, czyli wszystko to, co można wykonać z piłką. Nie chodzi tutaj jednak o strzelanie bramek, ale o wykonywanie ewolucji i trików. Nazywam się Konrad Dybaś. Mam 23 lata i jestem mistrzem świata we freestyle footballu w kategorii challenge. Od dzieciaka lubiłem sport i każdą aktywność fizyczną. Ciężko mi było usiedzieć w miejscu i próbowałem wielu dyscyplin sportu. Jednak żadna całkowicie mnie nie pochłonęła. Chłopak mojej kuzynki umiał kilka podstawowych trików z piłką, co bardzo mi imponowało. Też chciałem tak umieć. W telewizji i internecie oglądałem różne reklamy, w których sławni piłkarze wykonywali najprostsze ewolucje z piłką. Byli to na przykład Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimowicz czy Ronaldinho. Trafiłem też wtedy na filmy innych freestylerów, którzy wykonywali coraz trudniejsze sztuczki i też chciałem się tak nauczyć, pomyślałem, że sam spróbuję i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To wszystko zaczęło się w 2009 roku. Miałem wtedy 14 lat. Wyglądało to tak, że w każdej wolnej chwili wychodziłem sobie przed dom i próbowałem podbijać piłkę. Początki bywały trudne, jednak nie zrażałem się. Przed domem miałem takie drzewko, które dawało mi cień w czasie treningów i miałem tam całkiem wydeptaną trawę. Mama nie była zbyt zadowolona z tego faktu, ale jeszcze wtedy nie wiedziała, że to będzie początek czegoś, co będzie dla mnie w życiu bardzo ważne. W wieku 14 lat przeprowadziłem się z Huty Gogułowskiej do Cieszyny. Niby nic wielkiego, jednak to wydarzenie miało bardzo wielki wpływ na mój rozwój we freestylu. Tam poznałem Jarka, z którym zaczęliśmy wspólne treningi. Zaczynaliśmy praktycznie od tego samego poziomu, dlatego wywiązała się między nami fajna, zdrowa rywalizacja i dlatego mogliśmy fajnie progresować. W tym roku minie 10 lat mojej przygody z freestyle footballem. Jest to bardzo długi okres czasu, dlatego tak jak w każdym innym sporcie bywają momenty zwątpienia czy spadku motywacji. Często wtedy pomaga jakaś krótka przerwa od treningów, dzięki której można ochłonąć, wyczyścić sobie głowę. Ważne jest też wsparcie innych freestylerów, rodziny, bliskich, ponieważ to bardzo motywuje do tego, aby pracować nad sobą i osiągać kolejne cele. Myślę, że bez ich wsparcia ciężko byłoby mi osiągnąć tyle we freestylu. Freestyle to coś, w czym najlepiej się odnajduję. Jest to jednocześnie sport i sztuka, dzięki której mogę wyrażać siebie. Freestyle football jest sportem indywidualnym, a ja lubię pracować sam na swój sukces, dlatego cieszę się, że właśnie freestyle daje mi takie możliwości. Freestyle football daje mi możliwość poznawania nowych ludzi. Mimo tego, że na scenie rywalizujemy ze sobą, poza sceną jesteśmy dobrymi kolegami, dlatego jadąc na zawody oczywiście myślę o tym, żeby wypaść jak najlepiej, ale przede wszystkim jest to dla mnie okazja, żeby spotkać się i porozmawiać z ludźmi, którzy mają taką samą pasję jak ja. Freestylerzy są dla mnie jak taka druga rodzina. Pierwsze zawody, w jakich uczestniczyłem, były zawody, które odbywały się praktycznie przy okazji meetingu i było to w Gogułowie w roku 2012. O dziwo, mimo tego, że były to moje pierwsze zawody i nie miałem dużego doświadczenia, udało mi się je wygrać. Dało mi to dużego kopa motywacji i impuls do tego, aby dalej się rozwijać i pracować nad sobą. Każdy ma jakieś marzenia. Ja marzyłem o tym, żeby zostać mistrzem świata we freestylu. Myślałem, że jest to poza moim zasięgiem, ponieważ konkurencja jest bardzo mocna. Jednak po wielu latach treningów udało mi się tego dokonać. W dzień, w którym wygrałem kategorię challenge na Mistrzostwach Świata, czułem się bardzo źle. Pamiętam, że towarzyszyły mi wtedy bóle brzucha, czułem się słabo, nie miałem w ogóle motywacji do tego, żeby walczyć. Jednak chciałem pokazać się z jak najlepszej strony i wystartowałem. Ta konkurencja trwała bardzo długo i biorąc pod uwagę to, że nie czułem się wtedy najlepiej, chciałem, żeby to wszystko jak najszybciej się skończyło. Kiedy w grze zostało nas już tylko czterech, pomyślałem, że nie odpuszczę. Wiedziałem, że nie mogę zawieść ludzi, którzy dopingowali mnie z trybun. Obecnie mój system treningowy to jakieś 3 do 6 treningów w tygodniu. Jest to uzależnione głównie od tego, ile mam czasu i od innych obowiązków. Moje treningi odbywają się na zewnątrz albo na salach gimnastycznych. Jestem studentem Politechniki Rzeszowskiej, dlatego cieszę się, że moja uczelnia udostępnia mi miejsce do treningów i dzięki temu mogę swobodnie rozwijać się. Moje treningi trwają od 1 do około 3 godzin. Przed treningiem rozgrzewam się i przechodzę do łatwiejszych schematów, które będę wykonywał na treningu. Są to mało zaawansowane triki, a później wykonuję coraz trudniejsze kombinacje,
Na koniec treningu staram się wykonywać nowe triki. Często wiąże się to z niekomfortowymi dla mnie ruchami, ale wiem, że wykonując właśnie takie ćwiczenia, to zaprocentuję i będę mógł być cały czas coraz lepszy.